Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Dzisiaj otwarcie starej rozlewni. Właściwie to jesteśmy w trakcie tego otwarcia, bo była część jakby oficjalna, zamknięta, gdzie było święcenie lokalu i tak dalej, przecinanie wstęgi. O 20 otwieramy już dla wszystkich. Ja tutaj mam nalanego Heinała, jeszcze sobie doleję. Strasznie się pieni. To oczywiście nie jest problemem. Próbuję go okiełznać, ale słów kilka o tym piwie. Jak widzicie, bardzo ładna kremowa piana, wręcz taka no jak z Guinnessa, jak z azotem. W aromacie nuty owocowe, owoców wiadomo cytrusowych, tak jak to z amerykańskich mieli. Też dość intensywna nuta czarnej porzeczki. Aczkolwiek uważam, że to będzie chyba jednak z chmielu niż keton jakiś z... Właśnie ja zawsze mam problem z tą czarną porzeczką, z czego ona się bierze. Ja już Heinał degustowałem na FDP. Tam mnie jakby urzekł tym, że miał naprawdę bezkompromisową goryczkę. Oczywiście to nie był efekt zamierzony, raczej wypadek przy pracy. Mi to smakowało. Tomek z Markiem nie byli zadowoleni z efektów. Tutaj ta goryczka jest zdecydowanie niższa, co ma sens, bo jeżeli polecam przy barze komuś piwo pszeniczne, to on się nie spodziewa jakiejś bardzo intensywnej goryczki. Od tego mamy Szarka na pierwszym kranie. Natomiast tutaj mamy Heinał, który jest, ta goryczka jest umiarkowana, może wyższa niż w zwykłym Weizenie, chociaż niewiele. Bardzo kremowe, bardzo takie aksamitne przez to, że jest to piwo pszeniczne. I bardzo odświeżające, orzeźwiające. Bardzo pijane. Dla mnie tej goryczki mogłoby być ciut więcej, ale nawet bez niej jest naprawdę bardzo dobrze. Wasze zdrowie i do zobaczenia.